Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam, jak przygotować pyszny, prosty torcik śmietankowy. Pod pierwszy blat biszkoptu szprycuję odrobinę śmietany. Biszkopty mam tutaj 3 blaty upieczone z 8 jajek. Pierwszy biszkopt nasączam likierem cytrynowym i szprycuję bitą śmietanę z mascarpone. Na torcie układam maliny. I przykrywam kolejnym biszkoptem. Biszkopt nasączam likierem. Szprycuję krem. I układam malinę. Maliny polewam jeszcze likierem i przykrywam ostatnim biszkoptem. Na górze, na torcie rozsmaruję krem i po bokach tortu. I torcik chowam do lodówki. Czas na przygotowanie teraz kremu, którym wykończę tort. Do misy robota wrzucę 250 g serka mascarpone, 500 ml śmietany kremówki, i dodam różowy barwnik. I ubijam śmietanę z mascarpone i z barwnikiem i z cukrem pudrem. 6 łyżeczek cukru pudru dodaję. Włączam robot. Najpierw na małe obroty i po chwili je zwiększam. I po chwili jest już krem ubity. Przekładam go do worka z taką końcówką. Krem szprycuję na torcie. I czas przygotować drugi kolor. Do misy robota wlewam śmietanę kremówkę 250 g. Dodaję 250 g serka mascarpone. I dodaję 5 łyżeczek cukru pudru. I ubijam śmietanę z mascarpone. I po chwili krem jest ubity. Różowy krem muszę podzielić. 2 duże łyżki odkładam na bok. I do misy robota z różowym kremem dodam sporo białego. I całość wymieszam. Krem przełożę do worka i
i szprycuję na torcie. Teraz do misy z białym kremem dodam odrobinę tego najciemniejszego i wymieszam. I krem mogę przełożyć do worka. I wyszprycuję teraz trzeci rząd. I teraz na środku tortu najjaśniejszym kolorem szprycuję różyczkę. Zmieniam teraz kolor i szprycuję kolejne różyczki. I czas na ostatni rząd z najciemniejszego koloru. I szprycuję. I torcik chowam do lodówki. Do tortu można dodać jeszcze listki. Przygotujcie je z kremu maślanego. I tak prezentuje się torcik z listkami z kremu maślanego. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa!